Tego zniszczmy, tego też zniszczmy. No i nie podjeżdżam tam, bo on na to będzie leciał. No i widzicie, leci na to i znowu będzie na to leciał. Jaki wnerwiający typek. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. Dzisiaj zaczynamy od rangi Diament 1 Dywizja 4. Jeżeli ktoś nie wie, to na moim drugim kanale, czyli EDEK Plus, trwa aktualnie taki mini maraton, gdzie właściwie filmy z Drogi do Grand Championa są co drugi dzień, dlatego też ranga trochę podrosła. No i generalnie dzisiaj zagramy sobie Maruderem, tak jak głosowaliście w komentarzach. W sumie fajnie wygląda to auto. Nie kojarzę, żebym nim kiedykolwiek grał, ale wygląda bardzo przyzwoicie, tak ciekawie. No i myślę, że zagramy dzisiaj z dwoma różnymi widzami po dwa mecze, potem na koniec może jeszcze zagramy z randomem i nie, dobra, nie przedłużam. W tle pewnie widzicie zagrania, jakie możemy używać. Od poprzedniego odcinka się w sumie sporo zmieniło. Od ostatniego odcinka na tym kanale warto dodać, bo wbiliśmy diamenta, dzięki czemu mogę no już głównie bumpować, no bo pozostałe zagrania ze względu na to, a jeszcze nie wspomniałem. Oczywiście nie przegraliśmy na klawiaturze, nie jest to takie oczywiste, ale tak już powiedziałem. Nie przegraliśmy na klawiaturze, zbindowałem sobie obracanie kamery i... i to chyba tyle. Tam wave dash i tak dalej, co niby odblokowaliśmy, ja nie, oczywiście nie będę używał, bo nie potrafię na klawie takich trików. Wywalmy piłę, zbierzmy boosta. Ja mogę bumpować, a wiecie co? Pojadę na bumpa. Oj, Happily też tutaj wyjechał. Jakby został na środku, w sensie po prostu nie strzejsował z nami piłki, tylko stawił się na pozycji, to by miał pustą bramkę w zasadzie. No ale poleciał. Poleciał jak diament czy nawet platyna. To było bardzo agresywne, no i przez to nie ma bramki, natomiast zaraz może to się uda nadrobić. Ja sobie kopnę tak piłkę, żeby się wywalili. Happily strasznie bolczejzuje. Ta piłka też nie była zupełnie jego, nie miał prawa do niej wyjeżdżać, a i tak po nią pojechał. Tutaj na szczęście wybił piłkę, natomiast tam w ataku już dwie, trzy takie okazje były w niecałą minutę. To znaczy, no już ponad minutę, ale zanim się, jak się to wydarzyło, to była niecała minuta i już straszny ball chase robił. W zasadzie nieświadomie, bez sensu. Spowodował, że nie strzeliliśmy bramek, jeszcze mógł spowodować, że straciliśmy. Tutaj też w sumie zużył boosta i oddał piłkę tym wylotem. Jakby sobie został na ziemi i kopnął, to byłoby dużo lepsze uderzenie, nie zmarnowałby przyspieszenia i przede wszystkim byłaby lepsza okazja na gola. Bo bym miał łatwiej. Okej, tutaj... dużym błędem było to, już wam mówię, dlaczego tego nie obronił zupełnie. Zobaczcie, co on zrobił. Ustawił się tutaj tyłem. Nie wiadomo, dlaczego jechał tyłem. Jechał kilometr od piłki. No w zasadzie to było bez sensu. Mógł albo jechać przodem do przeciwnika, podjechać do niego, strzejsować w momencie, kiedy tamten miał sobą kontrolę. Shadow Defense'a no, na diamencie to nikt nie będzie robił dobrego, bo trzeba mieć bardzo fajnie ogarnięte to. A na tym poziomie myślę, że nawet nie trzeba tego się uczyć, ponieważ jest to zwyczajnie niepotrzebne moim zdaniem. Shadow Defense to na Grand Championie, na Championie Trójce, na jedynkach się może przydać. Tutaj niekoniecznie, tu wystarczy albo sfejkować raz, albo po prostu podjechać do piłki, na pewno nie jechać tak jak to jechał wcześniej Happily. Ja sobie wybiję piłkę, wiecie co, skręcę i kopnę. No, widzicie, takie coś wystarczy. Strzeliłem po prostu w bramę. Ale powiem wam, że fajne jest to autko. Muszę je potestować też na głównym kącie. Nie mam pojęcia, jaki to ma hitbox. Obstawiam, że Octane, bo tak wygląda. Chyba nigdy nim nie grałem, jak tak teraz myślę. A wygląda naprawdę atrakcyjnie. Fajnie po prostu, pasuje do Rocketa moim zdaniem. Dobra, kopnijmy. I 2-1. Też strasznie dużo czasu mi tutaj zostawili. Ten w zasadzie tym touchem dośrodkował piłkę. Drugi też nie robił absolutnie nic. Jeden i drugi się ustawili w bramce jeszcze w takim miejscu, że nic się nie działo. To chyba nie są diamenty z takimi wylewami? No ale zobaczcie, Happily? Z jego perspektywy pewnie to jest super meczyk. A jak będzie oglądał, to już zobaczy, jakie tutaj głupoty robił. No bo to, co robił Happily, to nie było zupełnie lepsze. Poza tym w ataku też nic nie pokazał. A już wyzywa przeciwników. A gdzie tak naprawdę mógł strzelić łatwą bramkę, jedną jak nie dwie, puścił babola, no i bolczysował. Teraz znowu oddał piłkę przeciwnikom, gdzie mógł sobie ją przyjąć. Nie, zobaczcie, tak naprawdę mieliśmy akcję, Happily doszedł do piłki i nie mamy akcji. Magik. Dobra, pusta bramka, niech chociaż to wstrzeli. No i nie ma, open był i się zmył. I tutaj znowu podjechanie zamiast się cofać, to jakoś zakrążył wokół piłki. I wyskoczył, teraz zostawiając nas 1-2. A i tak wyzywa przeciwników, robiąc cały czas takie rzeczy. Bo to jest non-stop, bez przerwy. Nas zostawia samych, robi dziwne rzeczy. I na quick chacie widzimy obraża przeciwników. Także typowy gameplay, jaki się można było spodziewać. Okej, ja to sobie przyjmę.
zblokujemy go trochę i będzie 3 do 1? Dokładnie. Dobra, napiszmy nice one. Żeby jeszcze przed oglądaniem, myślę, że gra najlepszy mecz w życiu, żeby był zadowolony i dopiero potem, oglądając odcinek sobie, zobaczy, o kurde, tu zrobiłem błąd. Po obejrzeniu wbije czempiona 3. Nie, no to już trochę koloryzuje, natomiast... No, odpalił się. Wyższy wynik, stres zszedł i ładuje. Piękne powznowienie, 43 na godzinę. To było nie do wyjęcia niemalże. Jeszcze tam trochę przyspieszył tę piłkę, ale no nie no. To było nie do wyjęcia, zdecydowanie. No 110% z tego, co się dało zrobić z tą piłką, zrobił. O, ja dostałem nawet osiągnięcie Speed Demon, czyli chyba przyspieszyłem. Użyłem boosta. I znowu Happily, zrobił coś takiego. I jeszcze się wylewa na koniec. Dobra, ale wracając, pewnie widzieliście to, ale może nie zwróciliście na to uwagi. Przed tym jak przeciwnik kopnął piłkę, on jechał na pałę do przodu. Jakby on kopnął piłkę w bramkę, to by Happily jeszcze go nie obronił za nic. Zamiast trzymać się z tyłu przed uderzeniem, gdzie widać było, że może dużo siły wygenerować, bo był rozpędzony, jechał w kierunku piłki, w kierunku bramki, więc jakby to tylko celnie uderzył, to by była brama stracona. Wystarczyło poczekać dalej i zaatakować, jak już ten napastnik uderzy w piłkę. Jak już nie będzie mógł generować takiej siły. Tyle wystarczy w zasadzie, żeby się pozbyć przeciwników. Tutaj też takie w zasadzie dośrodkowanie, gdzie ja to miałem wybić. Takie podbijanie piłki przed swoją bramką do niczego dobrego nie prowadzi, ale dobra, mniejszy już, nie pierdzielę, głupot, wygraliśmy, idziemy do drugiego spotkania. No i co, wbity nawet diament 2, Happily też wbił, więc no, jak widzimy, zasłużył. Dobra, gramy na konsolowców, trochę to trwało, ale ich przydało. Zobaczmy, co tutaj Happily zrobi, bo chyba strzela samobuja za chwilę. Wjechał na ściankę niepotrzebnie, przez co widzieliście, że stracił kontrolę nad swoim autem. Nie potrafił tak zjechać ze ścianki, żeby prowadzić piłkę w dobrą stronę. No i dośrodkował i właściwie przyjechał z narożnika własnej bramki. Już nie wspomnę o tym wylewie w ich obronie, ale z narożnika naszej bramki zrobił wrzutkę, gdzie raz prawie sam strzelił samobuja, jakby mu się inaczej piłka odbiła od maski. To dwa, jakby tamten lepiej najechał, to by po prostu zrobił takie 50, żeby wpadło w naszą bramę. Więc to też jest taki poważny błąd. Po prostu zahamujcie tutaj, nie musicie wjeżdżać na ściankę. Nawet jeżeli chcecie zebrać boosta, sobie zdriftujecie wcześniej i zakręcicie, nie będzie takiego wlewu. Happily znowu zamiast się cofnąć za nas, to wjechał na ściankę, co jest bardzo dużym błędem. No tutaj generalnie każdy panikuje na tej randze, z tego co widzę, i to tak masakrycznie. No i jakby na przykład zajechał swojemu diamentowemu teammate'owi piłkę w ten sposób, no to by była jedna wielka afera. Każdy, no nie wiadomo by było, co się dzieje. Ja to sobie wrzucę. On się wylewa, ja to dobijam. Naprawdę, tutaj wystarczy nie panikować, bo to nie jest tak, że on by tego nie wybił. On po prostu spanikował na maksa, patrzy, leci piłka, nie wie, co się dzieje. Ma mało czasu, zamiast to jeszcze jakoś próbować uratować, to on robi panikę, klika jumpa i na tym się kończy akcja, traci gola za sekundę, chyba że przeciwnik nie trafi. Ja tam nie podjeżdżam. Happily też z tego mógł strzelić. W takich sytuacjach polecam dać kamerę na siebie, bo wtedy macie ten taki znacznik piłki. Nie widzicie, gdzie dokładnie spada. Możecie się tak ustawić, żeby na przykład do lewej konkretnie kopnąć. To jest bardzo fajne. Łatwo przyjąć piłkę też w ten sposób. Bardzo łatwo. Dobra. Tutaj akurat ja podjeżdżałem. Jakby Happily to zostawił, to bym miał prawdopodobnie pustą bramkę, ale powiedzmy, że on był przy tej piłce, więc nic złego się nie stanie. Znowu wylot niepotrzebny. No są to takie niepotrzebne wyloty. Ja wiem, że to wygląda, że fajnie, że ktoś się wznosi w powietrze, ale tam ten wylot sprawił, że raz, że nie trafił w piłkę i nawet jakby trafił, to by ta piłka poleciała takiego plackiem. O, ładny strzał przeciwnika, ale udało się jeszcze obronić. Ale wracając, z powietrza taki placek by poleciał z 60 na godzinę, gdzie mógłby po prostu z ziemi podskoczyć jednym jumpem i użyć flika na dobicie i to by miało ponad 100 na godzinę i dużo większe szanse powodzenia. No boost byłem, no bo cały zużyłeś na jakieś wyloty beznadziejne. To nie jest tak, że ten boost znika, że więcej boosta jest na wyższej randze. Zobaczmy ten powrót. Wraca się też ścieżką taką, że nie zbiera żadnych dwunastek, czyli tych małych buścików, przez co potem nie ma boosta w defensywie, no. Dobra, dośrodkuję piłę. Znowu za wczesny wylot. Oni byli stawieni tyłem, wystarczyło podjechać i kopnąć. Tutaj. Dobra, poasykurujmy. Znowu zostaliśmy sam na dwóch. Ja się wywaliłem. Zobaczmy, dobra. Dobre wybicie. Zniszczmy go? Czy się nie uda? Dobra, udało się go zniszczyć. W ogóle nie zwracono mnie uwagi, że jadę obok niego. Wcześniej go już próbowałem zniszczyć, nie wysadził się. A on dalej nie unika, nie skręcił do prawej, żeby nie dać się mi rozwalić. Tylko miał mnie gdzieś, tak naprawdę. Miał też gdzieś to, że mogę zaraz strzelić piłkę i dzięki temu łatwa bramka padła. Dobra, jak to...
No byłem drugi i strzelił bramkę, to nie powinienem przyjeżdżać. Tutaj Hapili pisze, że teraz przeprasza, jak to było akurat chyba jeden z nielicznych razów, jak nie popełnił błędu większego. Akurat tutaj to on większego błędu nie popełnił, a przeprasza. To jest takiej też nieświadomości lekkiej. Ja sobie tutaj zobaczę, gdzie mniej więcej się odbije piłka. Na nią poczekam, nie będę tam wjeżdżał bardziej do narożnika, bo im bardziej wjadę do narożnika, tym ciężej mi będzie to potem zagrać. I co, 4-2. Nie umiem latać, ale taki wyskok z boostem lekkim to, jeżeli już wyczaicie, nawet nie trzeba skręcać w powietrzu. Takie podstawowe podlecenie wystarczy. Nie za dobre wznowienie, ale ja to powinienem jakoś wybić. Okej, okay, każdy wyskoczył. Każdy wyskoczył. A sobie tu poczekam na czas i zagram za plecy typa. Mogłem go jeszcze rozwalić, ale już nie chcę tak bardzo demować tu wszystkich. A sobie tu poczekam, nic się nie stanie. O, no dokładnie, strzał prosto w nas. Wystarczyło poczekać. A sobie podbijemy piłkę, zniszczymy typa. Jest pusta bramka, a Hapili tyłem! Kurde, złomek! Tylko, że złomek by do tego podjechał. Zobaczmy, co tu się stanie. Znowu wyskoczył! Ja nie wiem, po co w ogóle skakać w tej sytuacji. Ta piłka była przylepiona do ściany. Jak nie podskoczycie, to macie cały czas trakcję. Możecie sobie skręcić, zrotować, a jak wyskoczycie, to jesteście gdzieś. Nie dość, że nawet jakbyście wykopali piłkę, to on by ją wykopał w ścianę boczną, więc nic by to nie dało. Ta piłka by się odbiła z powrotem do środka. To on traci boosta, traci pozycję, traci wszystko. No dobra, ale 2-2 mecze w drużynie z Hapilim wygrane. Zapytajmy, czy ma jakieś pozdrowienia. Nie, dobra. To co, to wychodzimy, zapraszamy drugiego teammate'a i zaraz się widzimy ponownie. No i dobra, kolejne spotkanie, mamy nowego teammate'a, tym razem jest to konsolowiec Loczek. On ma chyba Diamant 2, dywizja 3 lub nawet 4, no ale też wbiliśmy przed chwilą podobną rangę, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, jak będzie grał w porównaniu do Hapiliego. Mam nadzieję, że uda się wszystko wygrać. Niestety przeciwnicy zblokowali, ja sobie tutaj zniszczę go. No czemu by nie, to zrobi dużą przewagę. Okej, Loczek ładnie drybluje. Niestety przeciwnik to przejął, ale... prawie stracili po tym gola, bo znowu dośrodkowali piłkę ze swojego narożnika. Nie wiem, to jest notoryczne. I teraz Demon zrobił lot, którym tak naprawdę zużył boosta, nie dotknął nawet piłki. I znowu wrzutka, tak jest, znowu wrzutka do nas w zasadzie i Loczek to dobije. Dobra, nice one. No widzicie, jak to oglądacie, to ja to za każdym razem podkreślam uwagę. Jeżeli gracie na platynie, diamencie, czy czymś poniżej, czy pewnie na niskim czempionie, nie zwracacie uwagi na takie rzeczy. Podczas oglądania pewnie mówicie, jakie to są leszcze i w ogóle. O kurde, trafiliśmy w Loczka. Ale naprawdę, poglądajcie sobie replaye. Pewnie to, jak nie jest egzekwowane, to tak się nie rzuca w oczy, ale... no naprawdę, tak to wygląda. Tak niewiele trzeba, aby awansowywać z rangą na tym poziomie. Dalej, nie robię absolutnie nic, nie latam, a widzicie, idzie łatwiutko. Tutaj akurat lucky strzał. Siadło mi lepiej niż się spodziewałem, ale to każdemu z was może siąść. Loczek ładnie zostawił nam piłkę, ja to uderzę, żeby się przestraszyli trochę. Ten Demon nie spojrzał, kto jest gdzie ustawiony i w sumie wybił piłkę do narożnika, gdzie mógł ją wziąć na dach albo zostawić teammate'owi. Ten znowu wyskoczył. Dobra, to chyba będzie łatwe spotkanie z tego, co widzę. To jest chaos połączony z paniką. Znowu, to nie miało nic na celu, tamten jeszcze spanikował, gdzie miał bardzo dużo czasu. Jakby się po prostu rozejrzał kamerą. Nie wiem, moim zdaniem rozglądanie się kamerą to jest coś, co pozwoli wam, nie wiem, niesamowicie awansować z rangą na tym poziomie. No tutaj mam wrażenie, że nikt nie ma pojęcia, gdzie jest całe otoczenie. Gdzie są przeciwnicy, gdzie są teammate'ci. Każdy przez to panikuje, nie wie ile ma czasu, chce wszystko zrobić jak najszybciej, gdzie ma na przykład 3 minuty wolnego czasu na uderzenie piłki. Zobaczmy. Dobra, Loczek. No, trochę wrzutka wyszła, ale powiedzmy, że zamiar dobry. Ja to sobie przyjmę. Strzelamy na 4-0. Nie wiem, mam wrażenie, że w tym odcinku są mega łatwe spotkania. Nawet łatwiejsze niż ostatnio. No i przeciwnicy się poddali. No to ekspresówka. Kolejni rywale. Moja znienawidzona mapa. Sobie wziął piłkę. Niepotrzebnie wjechał na tą ściankę, nie, w sensie niepotrzebnie wyskoczył, mógł po prostu zeskoczyć ze ścianki i po prostu z ziemi już atakować, to by miał dużo większe pole do popisu. Ale to taka, powiedzmy, że nieduża rzecz. Okej. Dobra, trochę nie trafiłem w drift na klawiaturze. No i tak zdążymy się wrócić. Dobra, Loczek to uderzy, jeśli cofnę za niego. Żeby nie odskoczył. Dobra, nie zeskoczył. Nie zrobił tego, co robił cały czas Hapili. I po prostu sobie zjechał z tej ścianki. Dzięki czemu widzicie, że bardzo fajnie mu to wyszło. Przede wszystkim się nie rozwalił. Ale podoba mi się to, jak Loczek gra. Naprawdę mi się podoba. Na razie bardzo solidnie. Ja sobie ledwo ich pokonam. Tutaj coś takiego. I wrzutka do Loczka.
No i bardzo ładne uderzenie. Solidnie, dobrze się ustawił. To nawet nie chodzi o to, bo to wiadomo, że to nie był trudny strzał, ale na przykład Happy Lee w poprzednim meczu, to znaczy w meczu z Happy Lee była identyczna sytuacja, gdzie on był ustawiony tyłem do tej piłki. Mi się wydaje, że też bardzo wiele osób byłoby ustawionych tyłem do tej piłki, albo po prostu podjechało za blisko, czy coś takiego, a tutaj Loczek bardzo ładnie to rozegrał. I to są takie pierdoły. Tutaj nic naprawdę umiejętności mechanicznych nie potrzebujecie, nic nie musicie zyskiwać. No taka pierdoła. I dzięki temu zdobędziecie zdecydowanie więcej bramek, pozwoli to wam być skuteczniejszym. Nie pisać, że przeciwnicy mają laki i farta, tylko po prostu wykorzystywać okazje, które macie, które każdy ma. Może nasi przeciwnicy teraz za dużo nie mają, bo fajnie ogarniamy rotację, w miarę się zabezpieczamy. Loczko już ponosi, lata na aeriale. Napiszmy ładny strzał, ale to tutaj tak naprawdę interwencja zepsuta. No ale dobra, strzał pod poprzeczkę z daleka. Interwencja, no nie są tutaj gracze przyzwyczajeni do bronienia takich piłek, a bronienie piłki lecącej w tym samym kierunku wysoko, wiem, że jest ciężkie. To tutaj oczywiście tego nie będę od nikogo wymagał. No dobra, zobaczmy co tu się stanie. Ja sobie poczekam. On nam odda piłkę. Niepotrzebnie się dałem bumpnąć, natomiast nic złego się nie dzieje. Tamten zeskoczy, odda piłkę Loczkowi. I co, ten nic nie zrobi. Znowu, zamiast sobie przyjąć piłkę, to podskoczył i kopnął w ścianę. Ale naprawdę, ja tego nie rozumiem. Jest sam przy piłce, może ją złapać, może ją skontrolować i kopnął w takie miejsce, że w sumie piłka się odbiła tak samo jak wcześniej, z tą różnicą, że on nie ma nad nią kontroli i leci mu za plecy i jest wywalony. Naprawdę, to było... A tutaj notorycznie są takie rzeczy. No i ładne uderzenie przeciwnika, tutaj już nic nie miałem do zrobienia. Trzeba by... No wiadomo, na padzie bym obronił, ale nie gramy na padzie. To jest też fajne, że dzięki temu, że gram na klawiaturze, nie będę robił jakiejś nawet odruchowo interwencji super. Dzięki czemu nie będzie niesprawiedliwie. Ja sobie przebiję nad nim piłę. Loczek teoretycznie mógł nam to zostawić, bo przeciwnik nie podjeżdżał. Ja miałem lepszy kąt, ale nic się złego nie stało. Tutaj trochę double commit, lepiej by było jakby Loczek został na długim słupku i tam asekurował, ale dalej nic się nie wydarzyło. Mam nadzieję, że tego nie dośrodkuje nasz. Dobra, Loczek, bardzo fajnie, że to zostawił. W poprzednim meczu widzieliśmy Happy Lee akurat dośrodkował piłkę z narożnika do naszej bramki, co się mogło skończyć tragicznie. Tutaj zostawienie piłki spowodowało, że w sumie przeciwnik sam sobie wybił. Ja powinienem tam podjechać. O, Loczek bardzo fajnie podjechał, jeszcze zbumpował nawet. Ja chciałem tam podjechać, ale lewym palcem nie trafiłem w skręt. Wiem, jak to brzmi abstrakcyjnie, ale dla osoby, co nie jest przyzwyczajona do grania na klawiaturze, mi się naprawdę mega mylą klawisze. Bardzo często klikam jakieś shifty i kapsy, bo są po lewej stronie i nie tego palca, co muszę używam. No, w ogóle zbindowanych klawiszy QE też nie używałem praktycznie. To jest dla mnie zbyt skomplikowane operowanie tyloma przyciskami na ten moment. Dobra, on sobie w zasadzie oddał mi piłkę za friko. Loczek to w miarę dobrze wybił, nie wystawił im na środek przynajmniej. No, tego zniszczmy, tego też zniszczmy. Wyśrodkuje piłkę, Loczek to powinien mieć. No i jest 5-1. No nie jeźdźcie przeciwniku, zobaczcie, tu nikt nawet nie podskakuje ani nie skręca, nie ma żadnych uników. Jeżeli nie jest to turbo oczywiste demo, to bardzo fajnie wychodzi, nie ma z tym problemu. No dobra, ten pierwszy mecz był krótki, ale chcę jeszcze za randomem zagrać jeden mecz na koniec. Dlatego zapytałem, czy chce kogoś Loczek pozdrowić. No, na dowód tego, że klikałem przez przypadek jakieś shifty kapsy, jest to, że sobie przed chwilą włączyłem kapsa i nawet napisałem drukowanymi literami, bo w trakcie meczu nic nie mam zbindowanego pod kapsa, a to klikałem. Loczek pozdrawia Worka i Lisia, ja tutaj mu dziękuję za gierki, zagram jeszcze jeden mecz z randomem, zobaczycie, jak on wypadnie na tle tutaj naszych wojowników serwerowych, a w ogóle zapraszam na nasz serwer Discord. Tutaj obie osoby oczywiście są z naszego serwera Discord, na którego zapraszam. Możecie tam znaleźć osobę do gry i możecie się załapać na odcinek. Także takie dwa fajne benefity. Są też powiadomienia o odcinkach. Zawsze można je wyciszyć, ale nie polecam. I okej, ostatnie spotkanie na dziś. Mam nadzieję, że nie przegram. Chociaż tak mnie w zasadzie ciekawi. Dajcie znać, czy po pierwszej przegranej idziemy już na pada, czy jeżeli będę czuł, że jeszcze mam szansę... O! Prawie bardzo ładny gol, ale czy jeżeli będę czuł, że jeszcze mam szansę powbijać rangę na klawiaturze, to czy dalej próbować na niej grać? Albo na przykład parę gierek tak, parę tak, tak na testy. Tutaj Elite mógł zostawić tę piłkę i byśmy wychodzili z kontrą, a w ten sposób dośrodkowo prawie straciliśmy bramkę. W ogóle chciałbym zaznaczyć, że napisał good luck, have fun. W Rokecie na wyższych rangach i w ogóle do tej pory
nikt tego nie pisał praktycznie. Tutaj ładny, powiedzmy, air dribble przeciwnika. Nie wiem, czy to nie jest jakiś smurf z tego, co on pisze. I przeciwnik też napisał close one na czacie. Nie napisał komendą szybkim czatem, tylko ręcznie. A niech mnie co zabrano. Nie no, jakiś serwer toksików. Niesamowite. No ale dobra, wracając, to dajcie znać, czy definitywnie po pierwszej porażce przechodzimy na pada i gramy do końca serii na padzie, czy jeszcze sobie popróbować tykanka na klawiaturze wtedy. Przynajmniej od czasu do czasu. Okej, okay, przeciwnicy wlecieli. W dwójkę nawet, dzięki temu mamy pustą bramkę. Chłop sklirował piłkę. Już mnie denerwuje ten elit, że lata absolutnie na wszystko. Zobaczcie, no kurde, serio, to jest jakiś pies. Oczywiście bez obrazy, ale tak jakby miał określić playstyle, to on nie odpuści żadnej piły. Zobaczcie, leci na wszystko, skacze do wszystkiego. Jak macie takiego pajaca w teamie, to trzeba grać niestety mega zachowawczo, no ale zobaczcie. Ten głupek lata do wszystkiego, co się da. Kurde, do wszystkiego, co się świeci, a dla niego się piłka świeci. I boost ewentualnie, to są dwie rzeczy, co się dla niego świecą. Zobaczcie, jak on się porusza po spotkaniu. O, teraz... Ja się chyba świeciłem, ale moje piękne malowanie oczywiście, co zdecydowanie można na nie polecieć. To jest znowu on leci bez sensu. Nie miał jak tego, on by samobija prędzej z tego strzelił niż cokolwiek wybił. Był przez to też poza pozycją. Strasznie denerwujący typek. Naprawdę współczuję wam, bo wiem, że często na takich trafiacie będąc w diamencie. Ale starajcie się po prostu nie być tym gościem i już będziecie wygrywali większość spotkań. No zobaczcie, gościu nie ma umiaru. On widzi piłkę, on leci. To jest jego motto życiowe. Leć wszędzie! Kurde, typie, zostaw mi to! Jeszcze znowu dośrodkowuje. Ale to jest tiltujące. I znowu tu podjeżdża! Gościu, czy możesz na chwilę stonować? Kurde, on chyba ani razu się nie cofnął. I znowu zawraca. I znowu wywala się i zostawia nas samego. I jeszcze po meczu będzie gadał, że ma więcej punktów. Jaki wnerwiający typek. Naprawdę, współczuję wam grać z takimi ludźmi w drużynie. A nie podjeżdżam tam, bo on na to będzie leciał. No i widzicie, leci na to i znowu będzie na to leciał. Przecież to jest największy pajac, jakiego się dało zobaczyć. Goście przez ostatnie 30 i znowu tu nadjeżdża zamiast się cofnąć. On nie wie, co to jest cofnięcie się. On jest tak bardzo cofnięty w rozwoju rotacyjnym, że się na boisku już nie może cofnąć, bo za dużo cofania miał w swoim życiu. On już się tyle nacofał w rozwoju roketowym, że na boisku się nie może cofnąć. Nie wytrzymam zaraz. Naprawdę, to jest takiego przypadku, to jeszcze nie widziałem. Serio, raz zagrałem z randomem, a nie z teammate'em. Jeszcze myślałem, że on to strzelił, on po prostu nie trafił w piłkę i bramkarz też nie trafił. Ale ten ziomek, nie wiem, czy była jedna piłka, na którą on nie leciał. Przez 4 ponad minuty. Granie z takim gościem to jest porażka. Dlatego polecam znaleźć teammate'a na serwerze Rakietetka na Discordzie. Okej, ja sobie ominę demo. Podjadę do tego typa i potrzebuję boosta. Co mnie obchodzi, jak jesteś tyle i nie ma ataku, że potrzebujesz boosta? A, bo w sensie może nam zakomunikował, że teraz my możemy podjechać. On nie ma boosta? My możemy wyjechać do piłki. Naprawdę, niesamowity gość. Niesamowity zawodnik. Zobaczmy, jaką miał rangę. Diament 2. Nie miał mało punktów, ale to był niesamowity pajac. Takiego typa to jeszcze nie trafiłem w tej serii. I to naprawdę, ziomek trafiał w piłkę, ale robił to tak... No widzieliście zresztą, nie będę już tutaj męczył na koniec. Zapraszam oczywiście do zostawienia subskrypcji oraz lajka. Mam nadzieję, że ta seria naprawdę pomoże wam sprogresować, wbić te wyższe rangi. Jeszcze przed końcem sezonu może coś podbić. Byłoby fajnie. No i co? Bez przedłużania to byłoby na tyle. Elo, elo.